Joanno, jak ważna w Twoim życiu jest sztuka? Bardzo ważna. Ja uwielbiam jeździć na wystawy, ja uwielbiam jeździć na Biennale, na Frieze, na PAD, wszędzie tam, gdzie jest sztuka pięknie wystawiona, bo ja nie chcę oglądać sztuki byle jak, wiesz, na szybko, bez zastanowienia. Ja uwielbiam, kiedy idę na daną wystawę, szczególnie sztuki konceptualnej, ale mam wtedy odpowiedniego przewodnika, bo ja chcę tą sztukę zrozumieć. Ponieważ bardzo często jest tak, że jest ona trudna w przekazie i nie wiesz, co artysta miał na myśli, tworząc daną instalację na przykład. W związku z tym ja uwielbiam słuchać historię danego dzieła, dlaczego powstało takie, a nie inne, dlaczego tak wygląda. A czy często zdarza Ci się na przykład inwestować w różnego rodzaju dzieła sztuki? Oczywiście. Oczywiście ja nie jestem kolekcjonerką, która, wiesz, magazynuje w magazynach kolekcje, które są na przykład bardzo zaplanowane, typu dany malarz od tego roku do tamtego, albo okres taki, a nie inny jego w malarstwie. Ja kupuję sztukę emocjami. Ja po prostu chcę zobaczyć, zakochać się i wtedy decyduję się to kupować o ile oczywiście jest to możliwe. I jeżeli w ogóle mam też szansę zabrać coś takiego do domu, bo niejednokrotnie, wiesz, widziałam cudowne instalacje Anish Kapoor. Miałam też przyjemność pojechania do Jeffa Koonsa, do pracowni, gdzie oprowadził mnie po całym swoim imperium niesamowitym. No ale prawdą jest, że większość z tych rzeczy jest niesamowicie wielkoformatowa, w związku z tym, pomijając cenę, która jest często abstrakcyjna, są to dziesiątki milionów dolarów. W związku z tym to jest sztuka, której nie mam możliwości kupić, ale mam możliwość podziwiać. To jaka jest najdroższa rzeźba bądź obraz, którą masz w swoim posiadaniu? Myślę, że to na pewno jest kilka milionów złotych. I czy ona znajduje się w Twoim domu? To jest na przykład tak, że jest po prostu fragmentem wystroju? Nie. Akurat ta rzeźba nie jest w moim domu, bo też nie chciałabym trzymać akurat tak kosztownej rzeczy i nie chciałabym też jej narażać na zniszczenie. Natomiast najwspanialsza sztuka jest taka, którą mogę podziwiać na co dzień, z którą jestem obok, która, wiesz, o którą nie trzeba też się martwić, że jest na przykład zbyt krucha i delikatna, bo myślę, że strasznie by mnie bolało serce, gdyby cokolwiek się z nią stało.